mamy pięknego amura. Zobaczcie, od 10,91 piękny amur, czyli piękny miłośnik kulek proteinowych, amurek piękny, piękna sztuka. Zważymy i wypuścimy rybkę. Pół kilo na podbierak. No, drodzy Państwo, 4,5 kilo. Pół kilo siatka. 4,5 kilo. Taki byczek na wejściu. Więc wracam mu wolność. Cztery i pół kilo. Baja. Mamy i drugiego amurka, azjatę, te mniejszy, no ale jak na razie na wejściu dwa amurki i jest pięknie. Baja. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest niedziela, 28 maj 2023, godzina 6:56 i tak mówię, dwa murki już weszły na samym początku, więc czas rozpocząć dzisiejsze wędkowanie. I tak mówię, niedzielny wypad na zbiornik stowarzyszenia i nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. Więc nie przeciągaj już dłużej, zapraszam na najnowszy film. A co uda się jeszcze złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga. Jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, jedziemy z tym koksem, bo już późno! Mamy i pierwszego leszcza po tych dwóch amurkach. Karpia przy brzegu spiełem, ale nieduży, tak jest 2 kilo. Za szybko chciałem wyholować. No i teraz leszczyk. Zobaczymy leszcz, czwóreczka. Cztery i pół kilo. 4,70. Ładny byczek. Ok. Więc taki 4700 wraca do wody. Baja. Taki nieduży, ale szybko, bo mam dublet. Więc zwracamy mu wolność, bo na drugiej dublet. Zobaczymy, czy jeszcze jest. 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 No ale myślałem, że coś większego, a tutaj taka płotka była na dublecie. Ok, więc wracamy jej wolność i przerzucamy obydwie wędki. I mamy karasia, czyli Japońca. Dawno nie złowiłem na tej wodzie karasia Japońca. No i oto jest. I sam jestem zdziwiony. Z tej
ryby, więc wypuszczamy rybkę i rzucamy dalej, polując coś jeszcze fajnego złowić. Taki byczek ładny. Zobaczcie, ale płetwę ma zmęczoną trochę, ale ładny, ładny. Ładny karpik. Więc nie męczymy ryby. Ładny grubas. Ponad trójka. Gruby, gruby, widać pełno łuski. Więc wracaj. Kupuję kryla. W tym Monster Crab. I dipuję, i to taka smuga się robi później, i na to mi te karpiki biorą. I tak to wygląda, drodzy Państwo, i tak rzucam, i to taka później smuga jest, taka czerwona później smuga. Karp to obezżarł, jak to się mówi, a ja nie żałuję, i tak grubiutko daję. Więc, drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. I posyłamy teraz to do wody. I tak luzem to zarzucę. I będzie w pytkę. Nie inaczej, drodzy Państwo. W pyciorkę. Ok, więc zarzucamy ten zestaw. I miejmy nadzieję, że coś znów pyknie. Zaś na drugiej słodka kukurydza. No i ta sama śpiewka. I tak to się prezentuje. Słodka kukurydza na drugiej, skuteczna na amury i nieduże karpie. Widzicie, nawet taki nieduży leszczyk skusił się na słodką, dipowaną kukurydzę. I tak to wygląda. Maluszek, ale cieszy. Weszły takie pytki, nieduże leszczyki, no ale co zrobić. Karpie odeszły, trzeba zaraz podsypać. No i może coś jeszcze się trafi fajnego, więc wędkujemy dalej i jest bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Mamy i kolejnego, trzeciego Azjatę. Taki fajny, widzicie, skusił się na słodycz. Słodycz, nie inaczej, więc wracamy mu wolność. Płyń, baja. Oto taki maluszek, najmniejszy dzisiaj. Taki kroczek, jak to się mówi, zarybieniowy karpik. Więc czekamy na te większe. A ty rośnij, nie daj się nikomu złowić i dumnie pływaj po tym zbiorniku. I taki maluszek. Baja. Baja, maluszku. Płynie. Taki ładny na zakończenie dnia, pełnołuski karpik. I wraca do wody oczywiście. Baja. Jeszcze młodemu chłopaszkowi dałem białą kulkę z marosza. Z kisłe masło. Złowił ładnego karpia, 3 kilo. Chciałem zobaczyć, jaki. Wpadłem do wody, drodzy Państwo. Więc tak to bywa, widzicie, poślizgnąłem się i wpadłem po kolana do wody.
A zaraz już kończę tą imprezę, więc to trzeba jakoś wycisnąć. I pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Dobrze, i na te, drodzy Państwo, koniec. Jadę już do domu. Starczy na dzisiaj tego wędkowania. Złowiłem to, co pokazałem na filmie. Nic dodać i nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Do następnego. Jadę na Kielce. Cześć.